dzisiejszym finałowym odcinku pierwszego sezonu Fantropii pogadamy sobie tak zupełnie luźno i niezobowiązująco o tym wszystkim, co z jakichś powodów pominęłyśmy w poprzednich odcinkach. Czyli o ciekawych filmach, serialach, książkach, no innymi słowy, wszystkim, co nas jakoś zajmowało od stycznia do teraz. No, chcemy też Wam powiedzieć trochę więcej o nas, czyli autorkach tego podcastu, bo nie miałyśmy jeszcze takiej okazji. Czyli czym się zajmujemy, o czym piszemy na swoich blogach i w social mediach, jakie były nasze początki z podcastem, bo myślę, że mamy już jakieś nasze pierwsze refleksje. Także zaczynamy. Ja się nazywam Asia Brom i prowadzę bloga Wanna Pełna Zombie, a po drugiej stronie jest... Agata Jarząbowska z bloga Bałagan Kontrolowany. A to jest, proszę Państwa, 10. odcinek Fantropii. 10. odcinek. Uwierzysz w to? Normalnie poszłyśmy jak burza. Nie wierzę w to. Cały czas mam wrażenie, że jesteśmy gdzieś przy trzecim. I tylko no. To, jak się wspominam, wtedy pomyliłyśmy przy liczeniu, chyba przy 7. odcinku. To wypadło przy montażu, tak. Ale wtedy miałam takie, faktycznie jest aż 7. No, powiem Ci szczerze, że chyba nam to weszło w nawyk. Wiesz co, tak sobie pomyślałam, że może jak już tak rozmawiamy o tym naszym 10. odcinku, to zaczniemy od podcastowania. Dobra. Dobrze. Ja miałam w sumie duże obawy i ja myślałam o podcaście już całkiem długo, ale trochę się bałam. I w sumie chyba nie jest to aż takie trudne, chociaż Ty jako montażystka możesz powiedzieć coś więcej na ten temat. Wydaje Ci się, że jakoś się wkręciłaś w taką pracę? Znaczy, jest to zdecydowanie łatwiejsze niż było na początku. Wydaje mi się, że mam jeszcze lekki problem z wyrównywaniem dźwięku, bo dla tych, co nie wiedzą, a chyba o tym nie mówiłyśmy, nagrywamy z dwóch różnych miast i nagrywamy na dwie ścieżki dźwiękowe, które ja później łączę, więc podczas montażu muszę dostosować także głośność naszego nagrania. I mam wrażenie, że czasami mi to wychodzi lepiej, czasami gorzej. Najbardziej jestem dumna chyba z ostatniego odcinka o musicalach. Mam wrażenie, że tam chyba głośność wyszła mi najlepiej. Ale mam już kilka takich sposobów, gdzie już... Nauczyłam się, w których miejscach to zmieniać, jak to zmieniać. Już mam wrażenie, lepiej to słyszę, więc myślę, że pewnego dnia po prostu uda mi się tak zmontować odcinek idealny w ten sposób. Myślę, że wcale nie jest tak źle. Ja pamiętam, jak nagrywałyśmy pierwszy odcinek i ja wtedy nie miałam tego mikrofonu, który mam teraz. I po prostu ta różnica pomiędzy nami była strasznie duża. No, ale myślę, że tak technicznie to chyba jest całkiem okej. Słyszałam gorsze technicznie podcasty, także najważniejsze w tym wszystkim jest to faktycznie, żeby mieć dobry mikrofon. Mm-hmm. Tego się trochę nie da przeskoczyć i tak już mówię w kontekście takim, gdyby ktoś nas słuchał i miałby w planach robienie podcastu, to na pewno się zastanawia, od czego zacząć, jaki sprzęt i w ogóle. I niby można robić na czymkolwiek, ale nie wiem, czy to ma sens. Na pewno, jeśli na przykład ktoś ma taki dylemat, czy robić coś, czy nie robić w ogóle, to no na pewno fajnie jest spróbować, ale jednak ten mikrofon... powinien być dobrej jakości. Bo teraz w ogóle i podcasty, i blogi są, bardzo się profesjonalizują, więc jakby internetowi już nie wystarcza cokolwiek, tak. Nie? Jak pamiętam pierwsze filmy na YouTube, jak się tak popatrzę teraz na takich mega popularnych twórców, jak to dawniej wyglądało, to teraz wystartować ze słabą jakością jest naprawdę trudno, bo ludzie mają już oczekiwania. Z mojej strony dodam, że warto też mieć pomieszczenie, gdzie nie ma echa, bo ja nagrywam niestety w miejscu, gdzie takie echo jest. Mam bardzo duży pokój. Drugi pokój, który mam do wyboru, jest jeszcze większy, więc mnie nie ratuje. Ja trochę ten swój pokój zmniejszam, bo mieszkam w takim bardzo starym domu w tym momencie i on przez środek pokoju ma dwa haki po przeciwległych stronach. Ja tam zawieszam taki sznurek, wieszam koce, więc troszkę ten pokój wygłuszam i zmniejszam jego wielkość, ale... Przyznam szczerze, że moim zdaniem ciągle gdzieś to od czasu do czasu w nagraniu słychać, że ten mój pokój nie jest idealny, więc jeżeli macie na przykład gorszy mikrofon, ale macie możliwość
nagrywania w miejscu, które jest w miarę wyciszone, to się moim zdaniem troszeczkę równoważy, bo wtedy nie ma echa, nie ma pogłosu i ten gorszy mikrofon lepiej pracuje, bo nie ma tych przeszkadzaczy dookoła. No na pewno jak się nagrywa na przykład samemu, no to jest trochę łatwiej to później ogarnąć niż dwie ścieżki, tak jak w naszym przypadku. Ale właśnie ja się obawiałam, jak to będzie, czy ogarniemy technicznie to, żeby właśnie rozmawiać ze sobą i później to jakoś fajnie zgrywać razem i jakoś to się udaje. Chociaż mam taką nadzieję, że kiedyś uda nam się nagrać coś po prostu razem. Myślę, że to mogłoby być... Fajnie by było. Byłaby to zupełnie inna dynamika, a kto wie, może nawet po prostu włączymy w to kiedyś jakąś kamerę. Jezu. I puścimy coś na... No ja myślę, że co? Że takim naturalnym następnym krokiem byłoby nagrywanie no, po prostu vlogów. Ja kiedyś próbowałam, miałam nawet kamerę pożyczoną, miałam nawet oświetlenie profesjonalne pożyczone, bo mój chrzestny posiada, tak? Ale nie mogłam się na siebie patrzeć, nie mogłam przejść tego podczas montażu, tego uczucia cringe'u, kiedy się słyszysz i kiedy się widzisz i to równocześnie było dla mnie za dużo. Może teraz, kiedy już do głosu jestem przyzwyczajona, łatwiej byłoby mi przejść obraz, ale wtedy pamiętam, że to było za dużo na raz. Ale to jest prawda, że człowiek się trochę przyzwyczaja do swojego głosu, bo ja jakby odsłuchuję nasze odcinki i już się przyzwyczaiłam trochę i nie mam już czegoś takiego, że załamuję ręce i mówię o Jezus Maria. Tak. Także można się do wszystkiego przyzwyczaić. Powiedz mi, Agata, czy ty czujesz cały czas taką lekką tremę, jak zaczynamy nagrywać? Przed samym nagraniem, troszkę, tak. Ale to jest taka na zasadzie trema tej pozytywnej strony, bardziej takiego podładowania, że zaraz będziemy robić coś, co pójdzie do ludzi. Mm-hmm. No tak, to jest takie dziwne uczucie, bo z jednej strony wiemy, że jakieś tam rzeczy można wyciąć zawsze i gdyby się nie udało, to po prostu możemy tego nie puścić. Ale z drugiej strony zawsze to jest coś takiego, że jednak jakiś tam stres jest. Ale pewnie to też zależy od tematyki, jaką poruszamy. Mi się na przykład, w ogóle bardzo dobrze mi się z tobą zawsze rozmawia, ale na przykład ostatni odcinek o musicalach, no to było coś, czym ja trochę się jaram ostatnio, więc naprawdę bardzo dobrze mi się rozmawiało. Chciałam też powiedzieć, że bardzo dobrze nam się rozmawia o filmach czy też serialach, które nam się nie podobają. Zauważyłaś? Tak, Sabrina też była super do rozmowy, no. Ale w ogóle chyba lepiej się rozmawia o serialach i filmach, które są gorsze, bo wtedy jakoś, nie wiem, mnie to tak bardziej napędza do rozmowy, bo jak coś było super, to ja mam po prostu ochotę dać wszystkim bilety i wysłać ich do kina, albo każdemu wepchać książkę do ręki i włączyć Netflixa. A jak coś było złe, to mam ochotę tak wytłumaczyć, dlaczego to było takie złe. Tak. Wiesz co, są takie seriale i filmy, które są złe i nawet mi się nie chce o tym mówić. Mnie bardzo zajmują filmy, które są złe, a ja się na przykład bardzo nastawiłam na to, że będą fajne, albo się bardzo zawiodłam, tak jak na przykład myślę, że dobrze nam się też gadało o Gwiezdnych Wojnach, bo to był taki temat bardzo nośny i aż po prostu żałuję, że jak wiesz, leciał ostatni sezon Gry o Tron, to nie robiłyśmy podcastu, bo byśmy miały używanie wtedy. Z takich tematów, które poruszałyśmy, moim ulubionym był chyba Wiedźmin. Z tego względu, że ja i książki kocham, więc dla mnie serial to po prostu była taka wisienka na torcie, którą z radością porównywałam. Zresztą do tej pory myślę o tym i co będzie w drugim sezonie i trochę jak powtarzam sobie książki tak powoli, więc czekam na kolejny sezon, bo będzie o czym też mówić. I strasznie mnie to jara, pomimo że jeszcze trochę do tego. A, to prawda. Fajnie nam się gadało o Wiedźminie i nawet nie wiem, czy to nie jest jakby najchętniej słuchany odcinek Fantropii do tej pory. Chyba jest, albo wymienia się bez przerwy z Gwiezdnymi Wojnami, bo one też mają bardzo dużo odsłuchań. No ale to wiadomo, to były jakby nasze pierwsze dwa odcinki, więc mam nadzieję, że pozostałe odcinki nadgonią trochę, ale jak już mówimy o popkulturze, no to tak jak sobie dzisiaj założyłyśmy, chciałyśmy
poopowiadać trochę o tych wszystkich rzeczach, o których nie mówiłyśmy w poprzednich odcinkach. I przygotowałyśmy sobie takie trzy nasze wybrane dzieła popkultury, które no, nam jakoś tam umknęły w podcaście, ale chcemy o nich powiedzieć. Więc może Agata zacznij od swojego pierwszego wyboru. Ja zacznę od Małych Kobietek, bo wspominałam o nich już, gdy mówiłyśmy o tym, na co czekamy. Ja wtedy mówiłam, że bardzo czekam na Małe Kobietki ze względu na Emmę Watson. W międzyczasie też zaczęłam czytać książkę, powoli ją kończę. I chciałam powiedzieć, że jestem filmem zachwycona. To jest dla mnie film praktycznie idealny pod każdym względem, bo raz, że aktorsko dziewczyny są perfekcyjnie dobrane do roli. Dwa, Greta w wspaniały sposób to wyreżyserowała, bo tam mamy całe sceny, kiedy te siostry Marsz przekrzykują się nawzajem i te sceny mają taką piękną harmonię takiego radosnego dorastania wśród właśnie w domu, gdzie masz czwórkę dorastających dziewczyn, gdzie jest po prostu bez przerwy głośno, bez przerwy coś się dzieje, one się bez przerwy kłócą albo bawią. I ten film oddał taki fenomenalny nastrój właśnie beztroski dzieciństwa, a równocześnie Greta zrobiła sprytną rzecz, bo w książce Louisy May Alcott wszystko idzie chronologicznie, więc poznajemy dziewczyny, kiedy są najmłodsze i potem po prostu czytamy, jak dorastają i co się dzieje. A Greta zrobiła trochę przewrotnie, bo my poznajemy w filmie najpierw dziewczyny, kiedy są już dorosłe i najpierw mamy przedstawienie, w jakim miejscu w swoim życiu są i dopiero z czasem dostajemy takie urywki właśnie wspomnień z dzieciństwa, jak to było i to wszystko jest tak fajnie zestawione, tak beztroski dzieciństwa właśnie z tym, co tak naprawdę je spotkało w dorosłości i z czym muszą się mierzyć. A jako, że wszystko dzieje się w XIX wieku, w latach 60., no to jest to czas, kiedy tak naprawdę kobieta, żeby móc żyć jakkolwiek, musi dobrze wyjść za mąż, bo kobiety nie miały tam za bardzo możliwości jakichkolwiek zarobku. Tak naprawdę mogły albo nauczać w bogatych domach, albo pełnić rolę opiekunek i w sumie mniej więcej na tym się kończyło. Równocześnie jest to moment, kiedy mężczyźni są na wojnie, więc tak naprawdę kobiety zostały trochę same sobie. I dziewczyny wchodzą w dorosłe życie i tak naprawdę muszą się rozglądać za kimś, za kogo wyjść za mąż i to niekoniecznie. I cały film tak naprawdę trochę opiera się na tym, czy powinny zachować rozsądek i wyjść za mąż z miłości, czy może jednak powinny myśleć o tym, że małżeństwo jest transakcją. I w tym filmie jest takie zdanie, które ze mną zostało, kiedy Amy rozmawia z Laurim i on jej tak przypomina, że poeci przedstawiają związek małżeński jako miłość spontaniczną, a ona do niego mówi, że to nie może być dla niej miłość spontaniczna, ponieważ cały majątek, który ona odziedziczy, przejdzie na własność męża. Dzieci, które urodzi, będą własnością męża, nie jej. W małżeństwie z jej perspektywy nie ma nic romantycznego. I przyznam szczerze, że ten film był w pewnych momentach wręcz dla mnie jako kobiety bardzo bolesny. Mhm. A podoba ci się bardziej książka czy film? Bardziej podoba mi się film. I w ogóle myślę, że książkę powinno się czytać po obejrzeniu filmu. Z bardzo prostej przyczyny jest ona napisana także w XIX wieku, w pierwszej połowie. I ma ona ton taki bardzo pouczający, jak dobre dziewczyny powinny się zachowywać. I jest to troszeczkę trudne do przełknięcia teraz z perspektywy, gdy te książki wyglądają inaczej, to jest jedno. A dwa, dla mnie te bohaterki w tej książce, one miały rozróżnienie charakterologiczne w opisach, natomiast jak po prostu o nich czytałam, tak nie czułam tego, że Jo jest spontaniczna, a Meg jest taka zachowawcza. Jakoś tak, nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia, czy to jest kwestia stylu Louisy, ale ja po prostu nie umiałam tego tak wyczuć po prostu z treści. Natomiast film dał mi to, bo ja film mniej więcej obejrzałam, jak byłam w połowie książki, że aktorki nadały bohaterkom faktycznego charakteru i teraz czyta mi się dużo, dużo lepiej, bo się faktycznie przywiązałam do tych bohaterek. Bo to nie było tak, że ich nie lubiłam,
czy lubiłam, one mi były bardzo obojętne, a teraz już nie są. I myślę, że z takiej perspektywy naszej, współczesnej, jeżeli nie czytało się tej książki za dzieciaka, tylko tak jak ja teraz mam 30 lat i się za nią wzięłam, więc myślę, że lepiej jest obejrzeć najpierw film, a potem z ciekawości po prostu sięgnąć po książkę. Mhm. No to super, świetna rekomendacja. Małe kobietki chyba już w kinach nie lecą, a poza tym jesteśmy w trakcie... Ale chyba weszły już na... chcę powiedzieć na DVD. W każdym razie widziałam ostatnio reklamę, że można je już gdzieś kupić. Tam kupić czy wypożyczyć pewnie. No to może teraz ja powiem o jakimś tam moim odkryciu ostatnim. Ale ja się skupię w sumie na platformach streamingowych i Netflixie, ponieważ byłam ostatnio w kinie na Gentlemanach Guy Ritchiego, ale szczerze mówiąc, no nie przypadł mi do gustu za bardzo ten film, więc nie będę się nad nim rozwodzić zbytnio. Trochę o nim pisałam na fanpage'u Wanny. W każdym razie powrót Guy Ritchiego do klimatów z Przekrętu według mnie się nie udał, ale cały czas trzymam kciuki za tego reżysera, bo jest jednym z moich ulubionych, jeśli chodzi o kino akcji, także mam nadzieję, że Guy Ritchie jeszcze się nie kończy i jeszcze nam coś dobrego przedstawi. W ogóle o co chodzi? Bo przyznam szczerze, że ja się w ogóle nie zagłębiałam w ten film, tak bardzo ogólnie, fabularnie, na tyle, na ile możesz powiedzieć. Wiesz co, generalnie cała, nawet nie ma tam jakiejś właśnie z wielkiej intrygi. Mamy bohatera granego przez Matthew McConaughey, który jest takim, nie wiem, nie jest mafijnym bossem. On generalnie ma takie swoje imperium marihuany. Chciałby przejść na emeryturę i te swoje imperium sprzedać. No i tam są różne, powiedzmy, perypetie. I faktycznie ten film ma taki klimat, a przynajmniej chce mieć taki klimat właśnie z Przekrętu Ritchiego. Ale troszkę to są takie odgrzewane kotlety według mnie i nie ma w tym nic takiego, powiedzmy, nowego ani błyskotliwego, także no tutaj trochę nie trafiłam. Mogłam iść na Małe Kobietki, bo wtedy jeszcze zdecydowanie. Ale w tym momencie się trochę zastanawiam, jak się sprzedaje imperium marihuany, w sensie mam taką wizję pójścia do biura nieruchomości i mam imperium marihuany, znajdźcie mi kogoś. No wiesz, no, sprzedają. To jest, wiesz, pewne środowisko kupców, ale właśnie tak. No cóż, no w każdym razie, jeśli się ukaże ten film na jakichś platformach streamingowych, no to można go obejrzeć, zwłaszcza, że jest bardzo duża grupa osób, którym film się bardzo podobał i z tego, co widziałam w komentarzach, na przykład pod tym moim niezbyt pochlebnym postem, to być może nawet jestem w mniejszości. Nie, może nie, ale jakby ten film też może się podobać, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział, to może się jeszcze załapie, ale jesteśmy teraz w trakcie narodowej kwarantanny, więc może jeszcze kiedyś wpuszczą nas do kin. No dobrze, ale mamy Netflixa, więc nie jest aż tak źle, prawda? Także czegoż więcej nam trzeba? Jeśli chodzi o Netflixa, no to ja, będąc na fali takiego troszeczkę zmęczenia popkulturą, taką amerykańską, o tym zmęczeniu mówiłam w sumie ostatnio przy okazji naszej rozmowy o musicalach. Ja mówiłam o francuskich musicalach i postanowiłam sobie zobaczyć jakiś francuski serial. I zapytałam na Twitterze o jakiś francuski serial, który byłby polecany przez Twitterowiczów i Kajas, jakby nie patrzeć, poleciła mi serial Gdzie jest mój agent. Z angielskiego to jest Call My Agent, a z francuskiego to nie będę chyba nawet mówić, bo nie chcę kaleczyć tego pięknego języka. W każdym razie jest to francuski serial. Nie jest on produkcji Netflixa, z tego co wiem, ale jest dystrybuowany przez Netflix. Ma 3 sezony. Wiem, że jest kręcony obecnie 4. i to będzie ostatni sezon. I to jest taka
typowa obyczajówka. To znaczy, to jest taki serial pod tytułem seriale poświęcone jakiejś branży. Więc to jest akurat branża aktorska, to znaczy to jest serial o agencji aktorskiej w Paryżu. Więc jakby tutaj nie ma żadnych fajerwerków i wybuchów, ale jest to serial bardzo właśnie wciągający, taki bardzo spokojny, chociaż szczerze mówiąc, wiesz, zastanawiałam się, dlaczego mi się tak podoba i coś mi się wydaje, że dlatego, że jestem freelancerką i siedzę w domu i takie seriale, wiesz, o środowisku pracy, gdzie, wiesz, obserwuję, jak ludzie w biurze się zachowują i te wszystkie konflikty i plotki i, wiesz, jakieś kryzysy i dynamiczne środowisko, jakoś tak, wiesz, mnie kręci nawet i od czasu do czasu chyba muszę coś takiego obejrzeć, skoro nie chodzę do biura codziennie. Więc pod tym względem w sumie to jest bardzo ciekawy serial. I szczerze mówiąc, to okazało się, że totalnie się nie znam na francuskiej scenie filmowej, ponieważ jak sobie przeczytałam, ci wszyscy aktorzy z tej agencji aktorskiej, którzy tam występują, to są faktycznie aktorzy francuscy, którzy pod własnymi nazwiskami występują w tym serialu. A to fajna gratka, jak ktoś siedzi głęboko w tamtych, w tamtej kulturze. Mm-hmm. No właśnie, i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo pokazuje, że ci aktorzy mają taki dość duży dystans do siebie, bo to nie jest tak, że to są odcinki, które są jakimiś laurkami dla aktorów. Nie, to są po prostu odcinki, które też polegają, wiesz, na takich problemach czy intrygach, wiesz, pomiędzy agentem a gwiazdą właśnie. Więc mamy tutaj, wiesz, jakieś aktorów, którzy są jacyś strasznie chimeryczni, albo wiesz, albo się zdradzają. No generalnie są osadzeni w takich kontekstach, które są ciekawe, ale też kontrowersyjne, więc jakby trzeba mieć duży dystans do siebie, żeby pod własnym nazwiskiem wystąpić na przykład w takiej roli, bo wiadomo, że jakby to nie jest prawda, tylko scenariusz, natomiast odbiorcy często jakby nie widzą tej granicy, więc zastanawiam się, czy na przykład w Polsce taki serial mógłby powstać, gdzie aktorzy pod własnymi nazwiskami graliby, wiesz, ludzi, którzy, wiesz, są, nie wiem, jacyś nieuczciwi albo strasznie mają dużo fochów, albo generalnie są pokazywani w jakichś takich dziwnych, wiesz, sytuacjach, także... Oj, wydaje mi się, że prędzej to by było na zasadzie jakieś jednorazowe cameo. Nie, że byłby to cały serial. To znaczy tak, generalnie jest tak, że serial się skupia na agencji, czyli na agentach bardziej niż na aktorach, no ale ci aktorzy się tam przewijają, więc w każdym odcinku, każdy odcinek jest troszeczkę o jakiejś tam innej sprawie dotyczącej właśnie jakiegoś aktora czy też aktorki. Także to się mniej więcej tak odbywa, no tam jakaś tam fabuła sobie płynie, plus mamy Paryż i bardzo ładne miejscówki, więc jest na co popatrzeć na pewno. Jeśli ktoś lubi seriale nieanglojęzyczne i takie, powiedzmy, spokojne, tak jak mówię, bez po prostu wybuchów, no to polecam, bo mi się bardzo to dobrze ogląda i ja chyba muszę mieć taki serial właśnie spokojny, który sobie mogę włączyć, wiesz, rano do kawki i sobie go jakoś tak dozować. Ja właśnie ostatnio skończyłam Mad Mena na Netflixie i to był serial, który nadrabiałam przez ostatnie kilka miesięcy, bo serial ma 7 sezonów i to też jest serial taki branżowy, o branży reklamowej tym razem. Myślę, że w sumie nie muszę tłumaczyć, bo serial jest już kultowy i akurat mnie naprawdę strasznie zahipnotyzował i bardzo mi się podobał. Chyba jest teraz albo na czele, albo przynajmniej w pierwszej trójce moich w ogóle ulubionych seriali ever, tak mi się wydaje. I wiesz, jak się coś ogląda przez, wiesz, 7 sezonów, przez kilka miesięcy i nagle się to kończy, to człowiek trochę nie wie, co ma zrobić z własnym życiem, więc ja sobie muszę... Oj, tak. Ja sobie zawsze muszę znaleźć taki serial, który ma w miarę dużo sezonów i który ja sobie mogę oglądać jak
nie wiem, albo te wszystkie nowości mnie za bardzo nie interesują, wiesz, albo już, wiesz, wszystko obejrzałam i nie wiem, co oglądać. Zawsze muszę mieć taki jeden, wiesz, długi serial. Nie wiem, czy ty też tak masz. Też tak mam, zresztą ja bardzo lubię włączyć seriale, jak już mają właśnie albo dużo sezonów, albo najlepiej, jak są już zakończone. Dlatego na przykład bardzo dobrze mi się teraz nadrabia wszelkiego rodzaju Star Treki, bo są zakończone i po prostu sobie je mogę oglądać, kiedy mam ochotę. Nie muszę czekać na odcinek i jest fajnie. Mhm. Więc... I nie ma też stresu, że trzeba to obejrzeć szybko. No tak, to jest prawda. Wiesz, zupełnie tak brak stresu, że musisz się w ogóle na przykład wypowiedzieć o tym serialu, albo napisać tak. Notkę, albo coś. Po prostu sobie go oglądasz dla czystej przyjemności oglądania. Także to jest super. No dobrze, no to twój kolejny typ. Wbrew pozorom nie będzie to Star Trek, pomimo że o nim wspomniałam. Mój kolejny typ to będzie Grace i Frankie. I to jest właśnie serial, po który sięgnęłam, gdy wszedł właśnie ze swoim 6. sezonem, więc ja usiadłam do pierwszego. I przyznam szczerze, że tak z pierwsze 3 odcinki miałam mieszane uczucia, bo ja usiadłam przekonana, że siadam do takiej komedii, takiego sitcomu niczym Przyjaciela. A Grace i Frankie takie nie jest. W sensie to jest bardzo zabawny i bardzo ciepły serial, ale równocześnie zaczyna się sprawą rozwodową, bo dla tych, którzy nie wiedzą, cała fabuła toczy się wokół tego, że mieliśmy 2 małżeństwa, Grace i Roberto oraz Frankie i Sola, przy czym po 30-40 latach małżeństwa Grace i Frankie dowiadują się, że Sol i Robert są gejami i są w sobie zakochani i odchodzą od nich, żeby wziąć ze sobą ślub. Więc tak zaczyna się serial, więc mamy na dzień dobry dramat, oczywiście przepleciony częściowo humorem, ale jednak jest to zderzenie złamanych serc i rozczarowania bycia okłamywanym tak naprawdę przez całe życie. Trochę z równocześnie z poczuciem, że człowiek przez całe życie kłamał i oszukiwał, kim jest, a teraz nareszcie może być sobą, tak jak w przypadku Sola i Roberta. Ale mamy takie fajne zderzenie tego, że Frankie i Grace, one się przez całe życie znały, bo Sol z Robertem współpracowali ze sobą jako prawnicy i prowadzili razem firmy, ale obie się nie cierpiały, bo Frankie to jest taka typowa hipiska, a Grace z kolei jest byłą szefową bardzo dobrze prosperującej firmy kosmetycznej, więc to po prostu jest jak ogień i woda. I nagle one zostają zmuszone, żeby ze sobą zamieszkać. I ten cały serial jest takim fajnym przedstawieniem, jak od takiej nienawiści poprzez i zresztą i do swoich byłych mężów i do siebie nawzajem. Powoli wszyscy wypracowują kompromisy i tak naprawdę widać, że po tylu latach małżeństwa, pomimo że już ze sobą zerwaliśmy i był rozwód, to jeżeli ktoś jest chory, to wszystko się rzuca i się biegnie do byłego męża czy do byłej żony. I ten serial fantastycznie pokazuje, jak ważna jest rodzina i jak ważne jest to, żeby nie palić za sobą mostów. A przede wszystkim też pokazuje z fajnej strony problemy osób starszych, no bo tam całe towarzystwo jest 70+, nie licząc dzieci, ich dzieci, które są w okolicach 30-40 lat. Więc przy okazji, wiesz, mamy dylematy typu, czy po 70 można otworzyć firmę, a jeżeli można otworzyć firmę, czy ktoś po 70 da nam w ogóle kredyt na tą firmę. Okazuje się, że niechętnie. I ten serial porusza dużo takich właśnie fajnych problemów, no takich typowych codziennych problemów, które ludzie mają albo które będą mieć, a równocześnie przedstawia w taki ciepły i humorystyczny sposób i jest to w tym momencie jeden z moich ulubionych seriali. I co śmieszniejsze, ja oglądam wszystkie odcinki, mój chłopak tak ogląda go kątem oka, jak tylko na przykład trafia na to, że ja jestem w trakcie oglądania, to pyta, i co się teraz tam dzieje, więc tak on zna serial z moich opowiadań i jest autentycznie ciekawy, co się dzieje. Ale wiesz co, już jesteś kolejną osobą, która ten serial poleca i on tak trochę za mną chodzi ciągle i z pewnością go obejrzę.
Zwłaszcza, że ja w ogóle się bardzo cieszę, że Netflix ma taką zróżnicowaną ofertę dla, wiesz, wszystkich grup wiekowych, bo jednak jeśli chodzi o filmy i seriale, no to zwłaszcza jeśli chodzi o opowieści o kobietach, to wiemy, że tutaj jest problem jakby w Hollywood, jeśli chodzi o pokazywanie kobiet starszych, ponieważ po prostu w pewnym wieku aktorki przestają po prostu, wiesz, istnieć dla producentów i w ogóle dla branży. No tak, no ale jak mamy choćby na przykładzie na Jennifer Lawrence, która przed swoją 30 grała kobiety, które mają nastoletnie dzieci, no to co ma grać po 30? No, ale właśnie, wiesz, to jest świetne, że pokazuje się seriale o ludziach starszych i na przykład, nie wiem, czy widziałaś The Komiński Metod, który też jest w sumie bardzo, bardzo fajnym serialem. Michael Douglas tam gra główną rolę i też opowiada o branży w sumie Hollywood i o aktorach, ponieważ on jest po prostu nauczycielem aktorstwa. Ma swojego przyjaciela, który chyba właśnie też prowadzi agencję aktorską, tak mi się wydaje, ale jakby serial też jakby pokazuje te różne codzienne problemy. Oczywiście jakby to są problemy jakby starszych osób, ale no już jakby którzy mieli szczęście się dobrze dorobić w życiu, więc tutaj... No to tutaj tak samo, tutaj no nie mówimy o osobach, których nie stać na życie, tak. Tylko o ludziach, którzy mają dwa domy i to takie wielkie, bogate i tak dalej, więc to też jest oczywiście opowiadane z takiej perspektywy bardzo uprzywilejowanych osób. No właśnie, ale no na pewno jeśli chodzi o jakiś taki fajny serial rozrywkowy, który jest równocześnie właśnie ciepły i też potrafi jakoś tam wzruszyć i poruszyć serce, to Komiński Metod jest fajny i właśnie Grace and Frankie też słyszałam dużo dobrego, więc na pewno sprawdzę. I nie mają wybuchów. Nie mają wybuchów. Czasami też trzeba. Jakoś sobie, wiesz co, tak sobie właśnie pomyślałam, że przez to, że mamy przerwę od Marveli ostatnio, po Endgame i tak czekamy w sumie na Czarną Wdowę dopiero w maju, to właśnie mam, jakby tak troszeczkę się uspokoiłam i wiesz, i mam ochotę na takie właśnie trochę inne kino i trochę inną rozrywkę, taką może troszeczkę bardziej spokojną. Jakoś tak jeszcze nie tęsknię za wybuchami i za superbohaterami. Nie wiem, czy ty tęsknisz. No ja, jak podam trzeci przykład, to się okaże, że tęsknię. Chociaż z drugiej strony przecież rozmawialiśmy o Birds of Prey, a to był w jakiś sposób film superbohaterski. No, powiedzmy, ale który był fajny, także... No dobrze, to ja teraz powiem o moim kolejnym wyborze, który jest bardzo, bardzo na czasie, ponieważ Netflix jak zwykle ma świetny timing. Netflix pod koniec stycznia wypuścił taki dokument, który nazywa się Pandemia i właśnie go oglądam. Jest to 6-odcinkowy mini dokument o wirusach i epidemiach i pandemiach i o tym, jak walczyć z pandemiami, w jaki sposób lekarze i naukowcy pracują, by epidemie nie wymknęły się spod kontroli. I generalnie jest to bardzo ciekawy materiał, no i bardzo, bardzo na czasie, więc jeśli się obawiacie koronawirusa albo nie wiecie, gdzie szukać jakichś informacji o tym, jak w ogóle wirusy działają i jak się rozprzestrzeniają i jak to może wyglądać jakby w tym czarnym scenariuszu i w tym, powiedzmy, bardziej optymistycznym, no to ten serial jest ciekawy, bo on po prostu porusza bardzo no jakby różnorodne kwestie, bo z jednej strony mamy pracę lekarzy i naukowców, którzy próbują przeciwdziałać różnym epidemiom w różnych miejscach na świecie. Mamy bardzo dużo o grypie sezonowej, jest też materiał o eboli. Generalnie z tego, co widzę, to takie duże skupienie jest jednak na grypie i na tych jakby ptasiej grypie, świńskiej grypie i grypie też sezonowej, ponieważ ona jest po prostu bardzo
bardzo niebezpieczna i my się już po prostu przyzwyczailiśmy do tej grypy, że ona gdzieś tam jest i w naszym jakimś takim potocznym znaczeniu to nawet często nie uważamy tej choroby za jakąś ciężką, a ona po prostu zbiera swoje żniwo tak naprawdę co roku i nie można jej po prostu bagatelizować. Oprócz tego pokazuje właśnie, jak szybko wirusy mogą się rozprzestrzeniać na świecie i tak naprawdę jak realna jest wizja takiej pandemii w dzisiejszych czasach. Jakby, to jest w ogóle strasznie dziwne oglądać ten serial, który jakby pokazuje to i mówi o tym totalnie teoretycznie, a oglądamy to teraz, kiedy... Nie wiem, kiedy szkoły przestają działać, nie? Bo mamy pandemię, ale na szczęście jakby wirus, koronawirus nie jest aż taki śmiertelny. Jak... A powiedz mi, czy oglądanie tego cię uspokoiło, czy raczej nie? Nie. To znaczy, wiesz co, ponieważ jakby ten serial nie jest o... koronawirusie. Tak, ale w sensie pod względem epidemii, na zasadzie tego, że czy na przykład, nie wiem, jak bardziej rozumiesz, jak to działa i na czym polega, to jesteś spokojniejsza, czy raczej, nie wiem, bardziej dostrzegasz, co powinno się zrobić, a co zrobione nie jest? Ojej, wiesz co, bo z jednej strony i wiesz, jak z jednej strony, jak obserwujesz tych wszystkich naukowców i lekarzy, którzy widać, że dają z siebie wszystko i mamy tutaj też taki wątek opracowywania szczepionki takiej uniwersalnej na grypę, ponieważ teraz nie mamy takiej szczepionki uniwersalnej, czyli musimy się szczepić praktycznie co roku na grypę, ponieważ ten wirus... Tak, bo wirus, ona mutuje, tak, z tego co wiem. Mutuje, więc jakby jest też pokazany ten świat nauki, który naprawdę bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby tę epidemię opanować, więc to pod tym względem można czuć taką otuchę, że jednak jakby są instytucje i są ludzie, którzy cały czas gdzieś tam, wiesz, pracują. I teraz oczywiście my o tym wszystkim myślimy bardziej intensywnie, bo akurat jesteśmy w takiej sytuacji. Natomiast tak naprawdę no mieliśmy epidemię właśnie eboli, mieliśmy świńską grypę i ona jakoś tam przeszła bokiem, ale ona też jakieś tam żniwo zebrała i to właśnie, że pewne instytucje miały rękę na pulsie i są ludzie, którzy przemierzają świat w poszukiwaniu właśnie jakichś ognisk choroby, żeby jakby, wiesz, działać szybko od razu i jakby zatrzymywać je wiesz, na miejscu, no to na pewno jakby napawa nadzieją. Ale z drugiej strony ten serial pokazuje właśnie mechanikę wirusa. I w naszym świecie, który jest mocno zglobalizowany i gdzie, wiesz, praktycznie cały czas odbywają się loty, no na cały świat jest skomunikowany po prostu tak, że jakby jedna zarażona osoba jakimś wirusem, znanym bądź nieznanym, może się po prostu w jeden dzień dostać na drugi koniec świata. Więc tutaj jakby mamy możliwości takie techniczne, jednak, żeby nas jakaś pandemia groźna spotkała. No i teraz nas spotyka. Znaczy mamy szczęście o tyle, o ile po prostu ten wirus nie jest aż taki statystycznie po prostu śmiertelny, ale gdyby był trochę groźniejszy, no to mielibyśmy naprawdę problem. Więc no, jakby warto ten serial zobaczyć. On jest też ciekawy, bo właśnie pokazuje, wiesz, z jednej strony taką perspektywę naukową, więc widzimy właśnie te wszystkie badania, ale z drugiej strony oczywiście jest tutaj taki storytelling, że widzimy różnych bohaterów, na przykład lekarzy na prowincji i to jest, wiesz, takie dziwne, jak się o tym pomyśli, że są takie miejsca, na przykład w Stanach Zjednoczonych, wiesz, jakieś takie małe mieściny, gdzie masz tylko jednego lekarza, który jest takim lekarzem, jak wiesz, jak z tych wszystkich pozytywistycznych powieści, czyli który po prostu przyjmuje, wiesz, wyrywa zęby, przyjmuje porody i zajmuje się po prostu wszystkim, bo jest tylko jeden. I teraz, wiesz, i teraz taki lekarz po prostu zastanawia się, co by zrobił, gdyby to tej miejscowości, wiesz, zawitała jakaś wirusowa choroba. Więc są miejsca, które są, wiesz, totalnie nieprzygotowane na takie rzeczy.
Ale mamy też na przykład bardzo ciekawy wątek antyszczepionkowy i mamy też po prostu na przykład pokazywane wszystkie protesty antyszczepionkowców w Stanach Zjednoczonych i mamy historię kobiety, która ma, nie wiem, tam czwórkę dzieci i ich nie szczepi, bo uważa, że ma po prostu takie prawo, a z drugiej strony pokazuje się na przykład kobietę, której syn po prostu zmarł na grypę. I wiesz, to jest takie zderzenie po prostu takich dwóch światów, wiesz, świata, gdzie te szczepionki naprawdę są, no, ratujące życie i są po prostu, wiesz, wszystkim dla tych ludzi. I mamy, wiesz, ten zachód, gdzie po prostu, wiesz, ludzie wymyślają, że może jednak nie będziemy szczepić, bo po co nam to? Więc warto zobaczyć, zwłaszcza teraz, bo, no, myślę, że może w innych okolicznościach ten serial by nie zaciekawił, wiesz, bardzo wielu osób, ale ponieważ mamy teraz epidemię koronawirusa, to może więcej osób sięgnie. Tak jak mówię, pandemia na Netflixie, 6 odcinków i na pewno warto zobaczyć. Ja teraz po tym serialu mam przejść do wampirów, tak? No w sumie. Bo ja sobie dokończyłam The Originals, bo przerwałam ich oglądanie, a ten serial się już zakończył z parę ładnych lat temu w sumie. A to jest spin-off jakiegoś True Blood albo coś takiego? Nie, to jest spin-off Pamiętników z Wampirów. A, dobra, ja w ogóle pomyliłam. Tak, w skrócie to ten serial się wziął dlatego, że w Pamiętnikach Wampirów pojawili się fajni złole i tak bardzo zostali polubieni, że kiedy w Pamiętnikach zaczęło trochę brakować dla nich miejsca, no bo kiedyś musieli być pokonani tam, dostali po prostu nowy serial i kontynuację swoich dziei. Jest to tyle ciekawe, że są to wampiry tak zwane pierwotne, które były po prostu jako pierwsze. Od nich wywodzą się wszyscy. I trudno mi powiedzieć, na ile ten serial można oglądać bez znajomości Pamiętników z Wampirów. Znaczy w sensie, na ile on zadziała tak samo fajnie, gdy nie jest się do bohaterów przywiązanych. Bo na przykład jeżeli w moim przypadku, pomimo całej mojej złości na to, jak on został zakończony, to i tak były odcinki, które po prostu wywarły na mnie wrażenie, bo ja się bardzo łatwo i emocjonalnie do postaci przywiązuję. Nawet jeżeli serial, nie wiem, nie jest z najwyższych lotów. Problem z oryginalnymi, ja na nich tak mówię, bo mój mózg stwierdza, że The Originals to są oryginalni i to będzie, ja nie pierwotni, to będzie i tak zostanie po prostu. A jest jakieś polskie tłumaczenie oficjalne, czy nie? Pierwotni, z tego co kojarzę, ale głowy nie dam. I problem z tym serialem jest taki, że on wywodzi się z Pamiętników i niestety jego ostatni sezon jest tak naprawdę zapowiedzią kontynuacji kolejnego spin-offu. I to mnie strasznie zdenerwowało, bo ten serial ma 5 sezonów i zakończenie 4 sezonu jest takie ładne, idealne zamknięcie wszystkiego, które mogłoby zakończyć całą historię i fajnie podsumowałoby wszystkich bohaterów, ale niestety mamy sezon 5, który raz, że musi w pewien sposób zakończyć wątki, ponieważ aktorzy nie chcieli grać w kolejnym spin-offie, więc część bohaterów musiała poodpadać. A dwa, niestety, bohaterka, która robi kolejny spin-off, który leci obecnie, on się nazywa bodajże Legacies, coś takiego, jest tak nieznośna i tak denerwująca. Ja po prostu przez cały 5 sezon życzyłam jej jak najgorzej. Więc czy polecam? Jeżeli lubicie tematykę wampirów i macie ochotę na coś takiego, to jak najbardziej. Jeżeli tematyka wampirów jest wam całkowicie obca i nie przepadacie za czymś takim, to niekoniecznie. Nie jest to teen drama. To się wywodzi z teen drama, ale to nie jest teen drama. Natomiast, no właśnie, to jest serial, który jest zawieszony pomiędzy dwoma innymi serialami i tak naprawdę wydaje mi się, że trzeba obejrzeć choć trochę Pamiętników Wampirów, żeby wejść w The Originals, żeby czerpać z tego jakąś taką totalną frajdę i nawet w wątkach, które są głupie, no bo to jest CW, a CW... no tak, CW potrafi zrobić super seriale, które niestety mają momentami tak głupie wątki, że scenarzystów powinno się rozstrzelać. CW robi Supernatural, nie? Tak.
Więc jeżeli na przykład lubicie seriale CW, to jak najbardziej, to jest serial dla was. Ale jeżeli jesteście, jak słyszycie CW, to już macie dość, to nie. To nie. Natomiast ja się bawiłam dobrze, no bo tak jak mówię, ja mam ogromny sentyment do tych powieści, do tych bohaterów. Tylko no, tak jak się spodziewałam, zakończenie mnie totalnie rozczarowało. Gdzie można zobaczyć ten serial? Cały na Netflixie jest. Na Netflixie, dobrze. Nie wiem, nie jestem pewna, czy... Ja w ogóle nie siedzę w wampirach, nigdy nie siedziałam. Może kiedyś zobaczymy. Na razie, jeśli chodzi o CW, no to mam taki ambitny plan, żeby wrócić do Supernatural. Żeby złożyć hołd braciom Winchester i zobaczyć, co do końca, skoro już zdecydowano się zakończyć serial na 15 sezonie. Aha, tak jeszcze dodam od razu, to jest serial brutalny, to nie jest Edward ze Zmierzchu, tam się nikt nie błyszczy, tam sobie serca wyrywają i to jest pokazane do kamery, więc jeżeli, nie wiem, macie jakieś dziecko 10-letnie, które chciałoby to obejrzeć, to nie. Tak ostrzegam, bo to nie jest teen drama. I zresztą Pamiętniki też były wyjątkowo brutalne i ciągle mnie zastanawia, czemu był uznawany za teen drama, ale to już na inny temat. Chyba. Totalnie pomieszałam wszystko, bo mi się zawsze myli po prostu True Blood z Pamiętnikami Wampirów. Ale to są zupełnie dwa inne seriale, tak? Wyjaśnijmy tak, to sobie. Tak, to jest co innego. To jest całkowicie co innego. A widziałaś też? Tak, tak. Ale odpadłam, gdy pojawiło się połączenie gatunkowe wampiro-wróżki. Oh. I to było coś, co było dla mnie za dużo. Natomiast w początkowych sezonach jest okej. Okay. W sensie jest spoko. Ma fajnych... Pierwszoplanowi bohaterowie są irytujący, ale ma fajnych drugoplanowych bohaterów. Natomiast niestety im dalej w las, tym było gorzej. Więc No, nie mogę polecić tego z czystym sumieniem. Ale jeszcze a propos wampirów i rzeczy, które mogłabym obejrzeć o wampirach, to wiem, że powstał serial Co robimy w ukryciu na bazie jakby filmu Taiki Waititiego i on do tej pory jakby nie był dostępny w Polsce i coś mi się obiło o uszy, że ma gdzieś być na jakiejś platformie streamingowej dostępne, więc będę szukać i sobie zobaczę. Nie wiem, czy widziałaś, co robimy w ukryciu film? Nie. Chyba nie. Nie? No to... Wydaje mi się, że nie. No to ci bardzo, bardzo polecam. Nie, być może jest na HBO Go, musiałabyś sprawdzić. W każdym razie to jest w ogóle pierwszy film jakby Taiki i on był naprawdę przecudowny. Taka komedia grozy. A widziałaś Tylko kochankowie przeżyją? Oczywiście, że widziałam, ponieważ no. Absolutnie musiałam zobaczyć. Tom Hiddleston. No właśnie. Ja oczywiście tak oficjalnie to dlatego, że to Jim Jarmusch, ale tak nieoficjalnie to dlatego, że Tom Hiddleston. Tak. Ja nawet nikogo nie okłamuję. Jak jest Tom Hiddleston w fabule, to każdy mu kręcić, ja nawet nie patrzyłam. No to prawda. A jak już Tom Hiddleston ma ciemne włosy, to już w ogóle jestem absolutnie kupiona. A propos Toma Hiddlestona i jak sobie już tak rozmawiamy, to ostatnio ukazały się jakieś tam fotki z planu Lokiego, także ja się strasznie jarałam, bo to się naprawdę dzieje. To jest tak. Cudowne. Jest taki cudowny filmik też z planu, jak ostatnio wrzucał, jak wykonywał bodajże skok superbohaterski z takim wylądowaniem ekstra, tylko mu nie wyszło. I tak pięknie się wywala na maty. I to jest chyba jeszcze zestawione, to jest chyba podpisane tak fajnie, że nagrywanie serialu o Loki idzie bardzo dobrze, czy coś w tym stylu. I właśnie jest tak pięknie pokazane, jak tak pada na matę po prostu. I to u niego na Instagramie było. O, widzisz, jak Tom wrócił na Instagrama, to znaczy, że coś faktycznie się dzieje, także ja będę na pewno obserwować i trzymać rękę na pulsie, ponieważ jestem strasznie ciekawa tego serialu i... Cały czas nie mogę uwierzyć, że naprawdę dostaniemy serial o Lokim. Ja już przechodząc tak płynnie do naszych blogów, kiedyś na Wannie napisałam taki artykuł o 10 popkulturowych marzeniach, które nigdy się nie spełnią. I powiem ci szczerze, że ten artykuł ma już kilka lat i co roku po prostu mogę coś tam z niego skreślić.
Bo okazuje się, że to, co kilka lat temu było totalnie nie do pomyślenia, teraz zaczyna się spełniać. I na przykład jednym z punktów tego artykułu był właśnie film o Lokim. Bo swego czasu jeszcze jakby w okolicach powiedzmy drugiego Thora czy pierwszych Avengersów, jak był taki wielki hype na Lokiego, to były różne takie petycje typu chcemy Loki movie i nikt tego nie traktował tak naprawdę poważnie i ja też pisałam w tym artykule, że chyba już na to, wiesz, za późno, bo ten hype już trochę minął i na pewno Marvel nie będzie wydawał po prostu pieniędzy na coś takiego i proszę bardzo, mamy nawet coś lepszego, bo serial, szczerze mówiąc, to jest coś lepszego, bo będziemy mieli, nie wiem, 6 godzin czy 3, nawet jeśli to będą 3 godziny, no to i tak warto czekać, także... Musisz napisać kiedyś wpis odnoszący do tego artykułu, komentujący, jak bardzo nie wierzyłaś w twórców. No, to prawda. Wiesz co, no zupełnie nie trafiłam i to jeszcze nie tylko z Lokim, ale z innymi rzeczami też. Na przykład pisałam też o tym, że na pewno nie zrobią żadnych spin-offów Gry o Tron. Aczkolwiek chyba tylko jeden w tym momencie. No tak, jeden. Został zaklepany, a były ze 3 albo ze 4 w teorii. No. A nawet nie pamiętam już, który. No. W końcu... Nie wiem. O Targaryenach chyba będzie. Znaczy o Targaryenach będzie, a o Dzieciach Lasu nie będzie. Tak. Okej, okay, w ten sposób. Dobra. No. Wiesz co, tak sobie nawet, szczerze mówiąc, sobie tak nawet właśnie patrzę na ten mój artykuł, żeby tutaj jeszcze coś śmiesznego. Na przykład mam coś takiego jak satysfakcjonujące zakończenie Supernatural, które się nie spełni. No to tutaj myślę, że miałam akurat rację, bo wątpię, żeby ten serial... A widziałaś końcówkę? Nie ma jeszcze finału. Finał będzie chyba w okolicach maja, tak mi się wydaje. Ja też mam u siebie artykuł, jak teraz o tym myślę, o tym, że są seriale, które będzie bardzo trudno zakończyć i tam na pewno jest właśnie Supernatural wspomniany. O Boże, właśnie widzę tutaj jeszcze jedna rzecz, o której pisałam i teraz się z tego śmieję. Otóż popkulturowe marzenia, które nigdy się nie spełnią. Połączenie wątków The Walking Dead i Fear the Walking Dead. Co się totalnie stało i nie wiem, po prostu wychodzi na to, że nie mam totalnego wyczucia, jeśli chodzi o jakieś trendy w popkulturze. No trudno. Albo ktoś twój artykuł wydrukował i stwierdził, że ci pokaże, że jednak się da. 9 punktem było na przykład dobre filmy o superbohaterach DC, więc byłam człowiekiem małej wiary, ponieważ okazuje się, że DC też potrafi zrobić coś fajnego. Także totalnie nie trafiłam, ale no ale jak ktoś chce trochę się pośmiać ze mnie, to zapraszam na wannę pełną zombie i na artykuł popkulturowe marzenia, które nigdy się nie spełnią. No to tak już właśnie mówimy o naszych blogach, bo mało jakby czasu antenowego poświęciłyśmy na swoje blogi, tylko i wyłącznie na informację, że prowadzimy te blogi, no ale... Nie wiem, właśnie Agata, ty masz przerwę oficjalną teraz. Tak, ja mam oficjalną przerwę na blogu, ponieważ raz, że ja się zawodowo zajmuję pisaniem, ja piszę teksty na zlecenie i z jednej strony chyba troszkę musiałam odpocząć od myślenia o tym, co tu jeszcze napisać, a z drugiej strony, gdy przeglądałam swojego bloga, to odkryłam, że moje ulubione teksty powstały gdzieś 2016-2017 rok. I na przykład pisałam tam takie teksty i od razu ostrzegam, ja nie mam talentu do bardzo czytelnych tytułów, więc na przykład powstały tam takie teksty jak przykro mi, ale nie oglądam tego serialu dla ciebie, gdzie jest to kilkustronicowy artykuł na temat tego, jak źle potrafią być napisane postacie pierwszoplanowe, a jak cudownie są napisane postacie drugoplanowe i że często są seriale, które oglądam tylko dla postaci drugoplanowych. Ale pisałam też właśnie masę takich śmiesznych artykułów, jak na przykład krótkowzroczność, a sprawa końca świata, ponieważ ja mam -5, więc moja utrata okularów oznacza dla mnie, że ja po prostu już nic nie widzę i ten artykuł opiera się na mojej wizji tego, jakby to wyglądało, gdyby, nie wiem,
nastała jakaś apokalipsa, taka typowo serialowa, albo gdybym nagle musiała być taką bohaterką właśnie, jak w serialu o wampirach i musiałabym sobie radzić, a te moje okulary szlak trafia. I gdy tak spojrzałam na te swoje stare wpisy i spojrzałam na te nowe wpisy, które są przede wszystkim recenzjami, bo złapałam się na tym, że muszę być na bieżąco, muszę recenzować na bieżąco i muszę jak najwięcej na bieżąco oglądać, a kończyło się to na tym, że nie pisałam, bo nie miałam czasu recenzować na bieżąco, a po dwóch tygodniach stwierdzałam, że to nie ma sensu już mówić o serialu, który miał finał dwa tygodnie temu. Więc skończyło się na tym, że ani nie pisałam tego, co chciałam, ani nie pisałam tego, co nie chciałam i stwierdziłam, że muszę zrobić sobie detoks i po prostu chłonąć i nabrać dystansu i wrócić do pisania tego, co ja chcę pisać. Super. Wiesz co, ja też wpadłam w podobną pułapkę ze swoim blogiem, bo właśnie skupiłam się za bardzo na recenzjach i miałam taki czas kilka miesięcy temu i właściwie od roku mam taki czas, kiedy dużo rzeczy się zmieniło w moim życiu, powiedzmy zawodowym. I nie miałam za dużo czasu na popkulturę, w sensie nie chodziłam często do kina i miałam jakby opóźnienia w takim przeglądaniu premier serialowych i to mnie troszeczkę tak zahamowało, natomiast ja też zaczynałam od takich artykułów, powiedzmy, bardziej ogólnych o popkulturze, do których bardzo bym chciała wrócić i na przykład miałam taki tekst o tym, jak przetrwać epidemię zombie, dwuczęściowy wpis, który polecam teraz, ponieważ jest to taka moja dywagacja troszeczkę na temat w ogóle epidemii. Więc jesteśmy cały czas w temacie, także polecam. Jak rozpoznać, że to jest właśnie epidemia zombie, na jakie symptomy zwracać uwagę albo coś takiego. Także robiłam sobie mnóstwo takich wpisów troszeczkę z jajem albo tak z takim dystansem ogólnie. I później jakoś tak się zafiksowałam faktycznie na tych wszystkich premierach i recenzjach, bo z jednej strony recenzja jest napisać najłatwiej. Znaczy ja wiem, że recenzja jako taka jest trudną sztuką i trzeba się jakby jej nauczyć, ale ja jakby miałam zawsze trening, bo dużo takich rzeczy pisałam na studiach, więc dla mnie machnąć recenzję, powiedzmy, czy jakieś tam opinie o konkretnym filmie jest łatwiej niż zbierać research na przykład do jakiegoś wielkiego artykułu. Dokładnie. Ja jestem na przykład bardzo dumna z mojego niedokończonego cyklu tricksterskiego, który ma dwa wpisy, ale są to takie dosyć obszerne wpisy i wiem, że one się dobrze czytają, więc tak. Ale tu należy podkreślić, że ja dobrze pamiętam, to ty w ogóle się broniłaś z tematyki Lokiego na studiach. A, to prawda. Tak, ja pisałam o Lokim w komiksach Marvela i no, to był przecudowny temat, który wybrałam oczywiście ze względu na mój fangirling, jeśli chodzi o Lokiego w ogóle w filmach, ale dzięki temu poczytałam sobie komiksy i w ogóle archetyp Trickstera to jest, czy w ogóle archetypy to jest coś, co mnie jakoś tam bardzo kręci. I Trickster to jest ciekawy temat i myślę, że można by było go rozwinąć i mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócę jeszcze. I tak szczerze mówiąc, to jest jeden taki wpis na wannie, który czyta się najlepiej od początku po prostu istnienia tego bloga i to jest wpis o Flokim z Wikingów i o właśnie i to jest taki dość obszerny artykuł, który porównuje fabuły Wikingów do mitologii nordyckiej. Także polecam. Bardzo lubię ten wpis i chyba czytelnicy też go lubią, także wpadajcie. A ty masz, Agata, jakiś swój ulubiony wpis na bałaganie? Jednym z takich moich ulubionych są fazy fangirlingu. To jest bardzo jajcarski wpis i wpis, który po prostu wykorzystałam do wrzucania zdjęć Toma Hiddlestona. Ale równocześnie sprawił mi dużo frajdy nad zastanawianiem się, co sprawia, że z momentu, w którym myślimy, to osoba fajnie gra, fajnie śpiewa, przechodzimy do obejrzałam wszystkie wywiady, jakie znalazłam w internecie. I wykorzystałam ten też wpis trochę, żeby zaznaczyć, że nawet największy fangirling powinien mieć pewien limit.
i powinniśmy się zawsze ograniczać tylko do tego, że po prostu podziwiamy kogoś grę. Mhm. Ale potem na ten sam temat napisałam już wpis dużo poważniejszy, który się nazywa Celebryto, jesteś moją własnością. I tam już bardzo ten wpis lubię i tam bardzo poważnie już piszę na ten temat, jak bardzo zanikła nam ta... Granica. Ta granica, tak, pomiędzy tym, że ktoś posiada prywatne życie, ale gra w filmach czy występuje na scenie, a pomiędzy naszymi roszczeniami co do tego, jaki powinien być, które wchodzą nawet w to, z kim ta osoba powinna się spotykać. I myślę, że jest to jeden z takich ważniejszych wpisów, które chyba napisałam, bo w popkulturze to bardzo szybko znika. Zresztą tak samo jak dzisiaj mówiłaś o tym, że podziwiasz francuskich aktorów, którzy występują pod własnym nazwiskiem w serialu, który tak naprawdę ich przedstawia krytycznie. I wydaje mi się, że właśnie bardzo często zapominamy, że no... Musimy tych wszystkich sławnych ludzi traktować jak ludzi. Jak ludzi, dokładnie. No, także mimo, że masz przerwę w blogowaniu, no to masz na swoim blogu bardzo dużo interesujących wpisów, na które zapraszamy, myślę, solidarnie. Tak. Ja też zapraszam i też będę starać się pisać częściej i tak trochę wracać do pisania, bo bardzo mi tego brakuje też. Mam nadzieję, że mi się to uda, ale cały czas jesteśmy bardzo aktywne na naszych social mediach, jeśli chodzi o bloga, fanpage bloga Wanna Pełna Zombie i Bałagan Kontrolowany, plus Agata ma jeszcze grupę. Tak, mam grupę Popkulturalny Bałagan. Tam wrzucamy różne rzeczy, od śmiesznych wywiadów po ciekawostki i po na przykład, nie wiem, czy wiecie, że wyszła nowa książka Sandersona? Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Naprawdę? Ojej. Tak. Znaczy nie, to było taki był przykład, ale Sanderson pisze w takim tempie, że w sumie mogła jakaś wyjść. A, dobra, ja mam jeszcze do nadrobienia Sandersona, a jakby miałyśmy o Sandersonie mówić, więc może nadrobimy i w kolejnym sezonie Fantropii będziemy mówić. A właśnie dzisiaj do domu do mnie doszła pożyczona książka drugiej części Dawcy Przysięgi, więc jak najbardziej powoli możemy się przymierzać do tego tematu. Pewnie. Myślę, że w drugim sezonie właśnie może nam się uda pogadać o jakichś książkach albo o rzeczach, o których do tej pory nie mówiłyśmy. Zobaczymy. Jeszcze musimy się chyba zastanowić, jak to wszystko sobie ułożyć. Oczywiście zapowiadamy taką krótką przerwę, bo myślę, że po tych 10 odcinkach musimy mieć trochę czasu, żeby właśnie zastanowić się, co dalej. Na pewno będzie jakieś dalej, tutaj nie musicie się obawiać. Może ogarniemy jeszcze kwestię dystrybucji podcastu, na przykład na iTunes, bo to jest cały czas problem, który muszę gdzieś tam rozwiązać. Znaczy problem, który w ogóle jest fascynujący, bo z jednej strony iTunes nam nie potwierdza jako iTunes, że tam jesteśmy, ale z drugiej strony nasze statystyki twierdzą, że ktoś nas tam ogląda. Słucha. Więc jeżeli ktoś nam słucha. Więc jeżeli ktoś nas tam słucha i faktycznie się wyświetlamy, jesteśmy, weźcie, napiszcie nam to. Dokładnie. Bo zgłupiałyśmy przy tym iTunes, czy my faktycznie jesteśmy tam dystrybuowane, czy nie. W każdym razie tak już kończąc powoli, bardzo Wam dziękujemy, że nas słuchacie. Mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej po prostu. My się też postaramy troszeczkę Fantropię wypchnąć do ludzi. I mam nadzieję, że czeka nas jeszcze dużo interesujących i zajmujących tematów. Tak naprawdę najprościej będzie, jeżeli odeślę Was pod Anchor, anchor.com, bo tam znajdziecie wszystkie odnośniki do podcastów, znaczy do aplikacji podcastowych, w których jesteśmy, a także adres kanału RSS. W razie gdyby trzeba było sobie do aplikacji waszej podcastowej pobrać. No i oczywiście jesteśmy także na YouTubie. Tak, no i tak naprawdę wszystkie linki znajdziecie na naszym fanpage'u na Facebooku, ponieważ ostatnio dodałam tam w naszej historii, ona się wyświetla w tym panelu po prawej stronie, tam macie wszystkie linki do miejsc, gdzie można posłuchać Fantropii w sieci. Więc to by było chyba na tyle. Nie żegnamy się na długo. Myślimy, że pewnie jakieś 2, maksymalnie ze 3 tygodnie. Tak.
nam zajmie takie odświeżenie głowy, zastanowienie się co dalej, obejrzenie czegoś, bo będziemy się starały jednak trzymać tego, co robiłyśmy do tej pory przede wszystkim, czyli jeden temat na jeden odcinek. Także tutaj też musimy się po prostu zgrać z tym, co widziałyśmy lub tym, co czytałyśmy. Mam nadzieję, że do tej pory kina będą znowu otwarte, zwłaszcza, że w Cinema City są teraz tanie bilety. I mam nadzieję, że tak już zostanie, więc będziemy chodzić do kina. No, dobrze. No to do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze. Cześć. Cześć.